Dzień dobry, cześć i siemanko. Senesis SP White. Pierwszy raz na polskim YouTubie będziecie mogli z bliska zobaczyć, jak te pająki faktycznie wyglądają, jakie mają ubarwienie. No i będziecie świadkami pierwszy raz w moim życiu dopuszczania tych pająków. No jestem trochę zestresowany. Straszą mnie, że samica się strasznie rzuca. Trzeba pilnować. Postaram się to w jakiś sposób wam ciekawy pokazać. Także zapraszam do obejrzenia filmu. Jeszcze jedna informacja, kto nie widział, jest ostatni film, jaki dodałem na kanał YouTube. Jest tam organizowany przeze mnie konkurs. Zapraszam serdecznie do wygrania 18 fajnych pajączków. Także nie przegapcie tego i weźcie udział w konkursie. No to zaczynamy. Mamy samiczkę. Samiczka jest 165 dni po wylince, także trochę minęło, ale ostatnio mam dużo pracy do puszczania i musiała w kolejce stanąć. Według kolejności, wiadomo, są ważniejsze do puszczenia, a to po prostu pierwszy raz, trochę odwlekałem. Samiec ma 96 dni po wylince, także jest napełniony. No tutaj miałem problemy z dopuszczaniem, ze względu na to, że chciałem wam pokazać. No kamera przeszkadzała mi w jakiś sposób, żeby tam operować w tym terrarium. No ale jakoś kombinuję i postaram się wam to pokazać, tak żeby mi to nie przeszkadzało. Kamera. No i trzeba pilnować pajączków, zabezpieczać. Tak jak wcześniej mówiłem, znajomi mówią, że samica może być agresywna strasznie do samca. No nie pukają do siebie. Samica już chyba pierwsza wiedziała, że samiec jest u niej. Samiec tak zamarł. No i zobaczymy, co z tego będzie. Trochę się dygam, no ale jak to się mówi, pierwszy raz zawsze może mocno zaboleć. Dziwne zachowanie samca. On jest napełniony. No ale jakoś tak nie za bardzo puka. Samica podchodzi. No i zaraz zobaczymy, co z tego będzie. No, jak to się mówi na poczet filmu, zamknąłem terrarium. Widzicie to wszystko przez szybę, ponieważ no nie chciałem, żeby mi coś tutaj skoczyło na aparat. No i zobaczymy zaraz. No staram się tutaj właśnie ustawiać wszystko, żebyście jak najlepiej widzieli. Jeden i drugi już chyba wiedzą, o co chodzi. No szkoda jednak, że nie tupają. No i
Czekamy na akcję. Chyba coś z tego będzie. Samiec już jest pod samicą. Ja tak za bardzo nie widzę, ale przeszkadza mi aparat, ale o. No i mamy to. O. Zahaczył ją prawym bulbusem. Także można powiedzieć, że może udało się, może nie. Na pewno jeszcze będę musiał spróbować jeszcze raz podejść do dopuszczania, bo chciałbym, żeby dwa bulbusy tam weszły, gdzie trzeba. No i zobaczymy teraz, czy... O, dopiero teraz zaczął się trzęsć. Wycofuje się. Według mnie dopuszczenie udane. Czekamy, czy będzie chciał jeszcze raz zaatakować, czy już sobie odpuszcza. Także jeszcze raz powtarzam, jesteśmy za szybą. Drugi raz to będę robił bez szyby, bez świadków, bo naprawdę ta kamera przeszkadza. Samiec się już wycofuje. Myślę, że coś się udało. Zobaczymy. Poczekam, jak samiec się napełni lub za kilka dni jeszcze raz spróbuję bez ponownego napełniania.